Pani Aleksandro, jest Pani wybitną specjalistką w dziedzinie makijażu permanentnego. Proszę powiedzieć, w jaki sposób czerpie Pani satysfakcję ze swojej pracy? Moja praca zmienia oblicza kobiet, co właśnie daje bardzo dużą satysfakcję. Szczególnie u osób, które mają problemy na przykład z łysieniem plackowatym, bądź są po różnego rodzaju chorobach. Czyli to już takie względy wręcz zdrowotne. Tak, tak. Pomagam tym paniom odzyskać kobiecość, ponieważ no, same wiemy, jak bardzo ważny jest wygląd i że lepiej się czujemy, jak rzeczywiście mamy ładnie wymalowaną buzię. Dlatego upiększam je na stałe. Ponieważ makijaż permanentny utrzymuje się dużo dłużej niż zwykły makijaż, więc jesteśmy w stanie zachować ten perfekcyjny wygląd na przynajmniej 2 lata. Pani Aleksandro, taka praca, którą Pani wykonuje i marka, którą Pani rozwija, wymaga dobierania sobie współpracowników, pracowników. Proszę powiedzieć, jakimi ludźmi się Pani otacza? No jak wiadomo, duże marki są zbudowane z całego zespołu osób. Mój team liczy w tej chwili 8 osób na Polskę, ale już mamy w planach teraz kolejne osoby, które będą na świecie reprezentować naszą markę. Mój team jest dobierany indywidualnie. Ja szukam osób, które... No właśnie, co trzeba mieć, żeby dla Pani pracować? Trzeba mieć to coś. Generalnie każda z osób, która jest u mnie w zespole, jest inna. Co po niektóre osoby są takie wesołe, otwarte, a niektóre bardziej skryte, do których trzeba rzeczywiście umieć podejść. Ale oczywiście otwierają się po bliższym poznaniu. Cały team jest zbudowany i z kobiet, i z mężczyzn, ponieważ pracują dla nas i panie, i panowie, którzy również szkolą i wykonują makijaż permanentny. Jest pani szkoleniowcem. Czego pani wymaga od przyszłych adeptów sztuki makijażu permanentnego? No jestem bardzo wymagająca. Niejednokrotnie byłam jurorem w mistrzostwach i moje oceny są bardzo, bardzo szczegółowe i bardzo ostre. Wymagam perfekcji, wymagam otwartości, wymagam dobrego oka i to w makijażu się sprawdza. Pani Aleksandro, jak planuje Pani rozwijać markę Fashion Brows w przyszłości? Chciałabym, żeby marka była znana na całym świecie. Już powoli właśnie wkraczamy w inne państwa. Przez liczne moje podróże i szkolenia, które prowadzę na terenie całego świata już w tej chwili, promuję markę właśnie na całym świecie i zawsze staram się, żeby produkty były jak najlepiej dobrane, żeby spełniały najlepsze oczekiwania moich klientów i to oni polecają daną markę. To właśnie buduje całą markę. Jest Pani bizneswoman, ale także kobietą prywatnie spełnioną. Proszę powiedzieć, jak Pani balansuje te dwa światy, świat zawodowy i świat życia rodzinnego? No jest to dosyć trudne, ponieważ moje dzieci no, widzą mnie dosyć rzadko, ale już gdy mamy chwilę dla siebie, to w 100% poświęcam się właśnie im. Bardzo często też zabieram je ze sobą na szkolenia, żeby też zwiedziły trochę świata, żeby mogły zobaczyć, jak wyglądają inne kultury. Zarażam ich trochę tymi podróżami. Ja, będąc małym dzieckiem, nie jeździłam nigdzie, nie wyjeżdżałam nawet poza moje rodzinne Kielce, dlatego chciałam pokazać moim dzieciom, jak wygląda świat. Pomaga mi w tym oczywiście też mój partner, z którym jesteśmy już od 16 lat, więc jest to związek taki długotrwały i mocny. To tylko pogratulować. I oczywiście moja mama, która na co dzień, jak wyjeżdżamy po świecie szkolić, no pomaga w wychowaniu moich dzieci. Pani Aleksandro, co doradziłaby Pani młodej kobiecie, młodej dziewczynie, która zastanawia się, czy ruszyć z własnym biznesem?
No nie jest to łatwe, tak, ale jest to do zrobienia, jeżeli ma się bardzo dobrze zorganizowany czas, marzenia, to jak najbardziej ja zawsze zachęcam, zawsze pomagam takim osobom, które chcą mieć swój biznes i wspieram, ponieważ to jest bardzo ważne w branży, żeby sobie pomagać, żeby nie być dla siebie konkurencją, bo wiadomo, że życie różnie się układa i nieraz bywa, że konkurencja jest nam potrzebna.